Cześć ziomeczki, to ja, wasz Wojtas. Kolejny film, tak jak zapowiedziałem, kolejnym filmem oficjalnym i w ogóle takim następnym opublikowany przeze mnie to będzie film właśnie z wynikami konkursu. Także no, uważajcie. Wymienię teraz osoby, które mianowicie według mnie zasługują na nagrodę i proszone są o podanie swoich adresów. Będę mówić nazwy kanałów, a jeszcze wypiszę oczywiście filmy, ale na razie przeczytam nazwy kanałów, więc spoko. Nie panikujcie. Tak, pierwszy to będzie Domal 6. Taki ziomeczek fajny tutaj opisywał, wiadomo, tak w ogóle dziękuję wam, że te filmy porobiliście i że pokazaliście ten swój staw. Bardzo fajnie mi się oglądało. Ja tylko jeszcze sobie wam to już wam powiem tutaj o ten Dumal 6. On tutaj tak pokazywał te swoje piecunie, tutaj te wszystkie bajery. Bardzo, bardzo fajnie, bardzo też oczywiście fajnie mi się ogląda i patrzę, co wy tam na czym wygracie, bo to jest też ciekawe doświadczenie. Ale tak, Domal 6 to będzie jeden gościu. Drugi gościu to będzie Wspaniały Momo. Zrobił też filmik ze swoim staffem, wypasionym stufem. No to niektórzy z was to naprawdę pokazywali fajne sprzęty. Właśnie ten Wspaniały Momo, no właśnie P-Way Bandit, ten Planet Wavesa, ten metronom taki, który te opióreczka też takie wypasione miał. Ale właśnie P-Way, no i tutaj jeszcze MXR78 Distortion, krótca, albo jak jeden z uczniów mówił, Distraction, Total Distraction. Ale dobra. No i tutaj właśnie też te kwaczka tego Dimebag, prawda? Super, no fajny sprzęcior. Następna osoba, polski gitarowiec, wyczesany polski gitarowiec. Dobra, ja już nie będę się rozwodził nad samym sprzętem. W każdym razie wszystkie filmiki sobie obejrzałem. Następny tak, Michał W, kolejny gościu. Adrian P. Oczywiście jeszcze wylistuję te wasze niki, nicknamy, ale po prostu mówię. No i tak, X Corwin X, w zasadzie Corwin. No i ostatnia osoba, Wiesław Gajos, to jest mój też ulubiony ziomeczek, z którym mam też taki kontakt. Poza i na YouTubie, ale w każdym razie no, zaliczyliście się wy wszyscy do tych osób, które zasługują naprawdę na gadżet, to do was akurat wyślę takie ćwiczenie, urządzenie do ćwiczenia nadgarstka, taki Powerball to się nazywa. Taka jest nazwa Powerball, no taki bajer, że to się rozkręca i ćwiczy się nadgarstki. I nie wybrzydzajcie, kurde, że się nie chce ćwiczyć na tym. Najlepiej później jeszcze zobaczyć wasze efekty ćwiczenia tego na tym Powerballu, goście. Także dobra, ja wam wszystkim dziękuję. To był film kolejny, ja już wracam do żywych, już w ogóle zaczynam powoli rozkręcać moje studio i w ogóle cisnąć na maksa. Także no naprawdę efekty będą. Dziękuję wam wszystkim za oglądanie i do zobaczenia w następnych filmach, a będzie ich naprawdę się dużo działo, więc dzięki, na razie, papatki, ziomeczki, narka. Hejka, sorry, że przeszkadzam. Jeśli uważasz, że lekcje, które robię na YouTubie są fajne, to może zechcesz zapisać się na lekcje gry przez Skype. Jeśli chcesz kupić książkę, którą napisałem o motywacji, gdzie mówię właśnie dużo rzeczy o motywacji, o tym, jak pokonać lenistwo, jak przygotowywać się do ćwiczeń, jaki harmonogram ćwiczeń i tak dalej, to możesz zakupić tą książkę. No i jeszcze oczywiście, jeśli chcesz kupić sprzęt, a nie wiesz też, czego chcesz tak naprawdę, co dokładnie, nie wiesz, co wybrać, to też do mnie napisz. Jako że prowadzę sklep muzyczny, to po prostu chętnie doradzę i sprzedam fajny sprzęt, fajnie brzmiący. Zapraszam i sorry, wracaj z powrotem do oglądania. Papatki!